antyterroryści, jak do kaczek zaczęli strzelać do ekipy Maus. A teraz jeszcze widzimy, jak tutaj Cyclone swojemu zawodnikowi Torziemu szybko chciał wymasować gdzieś plecy. Wiemy, że obydwaj zawodnicy są zawodnikami, którzy bardzo uwielbiają grać różne i interesujące mapy w kontekście Counter-Strike'a i jeden i drugi. Gdzieś tam czasami pojawia się na serwerach Mapcore Hub na Faceticie, gdzie chociażby też mieliśmy okazję w polskiej społeczności spotkać się z nimi. Między innymi Cyclone zdradzał nam spotkania z Valve podczas Majora ostatniego, który odbył się, gdzie był ostatni Major, w Paryżu. I on gdzieś wspominał, że właśnie gdzieś dostali informację od Valve, że nie ma co spieszyć się z CS2, więc ten CS2 wyjdzie dopiero dla nich, dla esportowców, dopiero wtedy, kiedy wszystkie 7 map z Active Duty pojawią się w becie. Na początku gdzieś tam nie dowierzali wszyscy, kiedy to było gdzieś w okolicy maja, czerwca. Ja na przykład myślałem, że no ciężko byłoby spodziewać się wszystkich map. Myślałem, że rzeczywiście premiera CS2 będzie o wiele szybciej. Natomiast rzeczywiście to była prawda. Doczekaliśmy się tego wszystkiego. Nawet polski mapmaker Kacper Slimek-Śliwa nie wierzył do końca w słowa Cyclone'a, a jednak okazało się, że jednak trener Maus miał prawdę i miał rację, o tak. I Valve rzeczywiście mówił prawdę w tamtym momencie. Czyli nie kłamał. Teraz też... Czyli nie wymyślił sobie. Tak, tak. Jak najbardziej. Tutaj też wspominamy cały czas o tej mechanice nowej gry, nowej